Czesław Zasiński, ósemka, telewizja regionalna się kłania. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marcinie, dziękuję bardzo, że znalazł Pan chwilę czasu, aby porozmawiać o tak długo wyczekiwanej i miejmy nadzieję powoli kończącej się inwestycji. Mówię tutaj o rondzie na ulicach 1 Maja i ulicy Jana Pawła w Sieradzu. Proszę powiedzieć, na jakim etapie w chwili obecnej znajduje się budowa? W tym momencie jesteśmy na zaawansowaniu robót opiewającym na ponad 80%. Jeżeli chodzi o sam zakres, to gotowe są już 3 wloty na rondo wraz z pierścieniem tego skrzyżowania. Są gotowe do warstwy bitumicznej. W tym momencie układana jest również konstrukcja na wlocie, której tej warstwy bitumicznej nie ma jeszcze położonym. To jest ulica 3 Maja. Prowadzone są również prace przygotowawcze przy nasadzeniach oraz pozostałe roboty drukarskie, które pozostały w ramach kontraktu. W najbliższym czasie, to jest myślę, że po świętach już rozpoczną się prace przy układaniu warstwy bitumicznej na wlocie 3 maja i tej końcowej warstwie, czyli warstwie ścieralnej, która zostanie położona na wszystkich 4 wlotach oraz na pierścieniu. Po tym nastąpi wykonanie oznakowania poziomego. No i będzie można przywrócić dzięki temu już ruch. To było skrzyżowanie bardzo kolizyjne, na którym dochodziło do wielu wypadków przez sporo lat. Doczekaliśmy się wreszcie tej inwestycji. Okazało się, że ta inwestycja nie jest taką prostą do przeprowadzenia, ponieważ w miejscach, w których prowadzone były prace ziemne, przebiegało mnóstwo magistrali związanych z funkcjonowaniem miasta. Mówię tu o prądzie, mówię o kanalizie i wielu innych przyłączach. To bardzo trudna inwestycja. No tak, rzeczywiście wydawało się, że tak krótki odcinek drogi nie powinien nastęczać nam problemów, natomiast to jest rzeczywiście teren miejski. Na terenie miejskim zawsze spotykamy się z dużą ilością infrastruktury podziemnej. Tutaj w tym wypadku również no, była taka nadprogramowa ta infrastruktura podziemna, jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, dlatego że tak jak pan słusznie zauważył, była tam również magistrala wodociągowa. Musieliśmy wykonywać bardzo głęboki wykop na 5 metrów. Trzeba było sporo innej infrastruktury przełożyć. To spowodowało, że rzeczywiście te roboty główne, drogowe rozpoczęły się później, ale drogowcy myślę, że nadgonili sporą część zakresu robót jeszcze przed wejściem w okres zimowy udało się wykonać. Tak jak powiedziałem wcześniej, do warstwy wiążącej 3 wloty i pierścień. Chociaż rzeczywiście trzeba przyznać, że okres zimowy to też nie jest okres, który nam sprzyja, dlatego że duża część robót zostaje wówczas wstrzymana ze względów technologicznych, jak chociażby właśnie układanie warstw bitumicznych. To też w tym okresie zimowym, a zima nas jeszcze nie rozpieszczała w tym roku, jak Państwo wiecie. No, musieliśmy część robót wstrzymać, ale teraz wchodzimy już pełną parą w ten front robót, który mam nadzieję w ciągu najbliższych kilku tygodni uda nam się zakończyć. Przypomnijmy, że głównym wykonawcą tej inwestycji jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Otrzymaliście również wsparcie finansowe miasta. Jak te koszty się rozłożyły, proszę powiedzieć? No to były koszty właściwie pół na pół. W tym momencie wartość tej inwestycji to jest prawie 3,8 miliona złotych. Panie Marcinie, my byliśmy z kamerą, zresztą Państwo widzą obrazy z tej inwestycji. Wygląda to no, bardzo dobrze w tej chwili. Wydaje się, że ten termin, który Państwo sobie założyliście, jest do zrealizowania. Jak najbardziej tak. Termin zakończenia robót to jest koniec maja tego roku. Myślę, że jeszcze więcej będzie widać po okresie świątecznym ze względu na to, że cały czas czekaliśmy, aż troszeczkę ta pogoda się ustabilizuje, bo mieliśmy sporo przymrozków, były opady. To są te warunki atmosferyczne, które nam nie pozwalają na położenie warstw bitumicznych, ale rzeczywiście pogoda się powoli stabilizuje. Myślę, że po świętach te główne prace zostaną już dokończone. Także jak najbardziej, oczywiście to jest kwestia, myślę, że paru tygodni, jak już te prace zostaną zakończone. Mam pytanie dotyczące jeszcze kontrowersji, które powstały w sumie nie tak dawno, około miesiąca temu. Dosyć sporo takich negatywnych opinii było na temat tych inwestycji, że ona w zasadzie powinna być zakończona, a to po prostu jest wynik nieporozumienia. No nie wiem, skąd wzięły się te informacje, że ta inwestycja powinna być już zakończona. Rzeczywiście my aneksowaliśmy termin zakończenia robót w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście musieliśmy wykonywać dodatkowe roboty podziemne i został nowy termin ustalony na koniec maja, nic się w tym temacie nie zmieniło, także nie wiem skąd informacja, że ten termin
termin powinien być zakończony wcześniej. Natomiast być może chodziło o to po prostu, że wykonawca zobowiązał się, że postara się te prace zakończyć jak najszybciej i my również podtrzymujemy to, że nie będziemy czekali do końca terminu umownego, czyli do końca maja i będziemy starali się roboty zakończyć wcześniej. Natomiast nie było żadnej informacji z naszej strony podawanej, że jest obowiązujący jakiś termin wcześniejszy niż koniec maja tego roku. Czyli ten termin był zgodny z harmonogramem i jest taka szansa, z tego co słyszę, panie Marcinie, że możliwe, że ruch w tamtą stronę z Łoczewa, Wrocławia na wyjazd na ósemkę będzie już puszczony dużo wcześniej. Tak, my będziemy musieli rzeczywiście już nawet nie ze względów tylko i wyłącznie naszej chęci, ale również dlatego, że część robót musimy dokończyć, między innymi rozbiórkowych na poboczach poza jezdnią, jeszcze w ramach kontraktu, czyli przed 31, a nie da się tego zrobić bez puszczenia ruchu na skrzyżowanie. Także na pewno kierowcy już niedługo będą czekali na te utrudnienia, że się zakończą. Czy wiemy, kiedy tak dokładnie już będziemy mogli cieszyć się nowym rondem na tych ulicach? Myślę, że jest to kwestia jak naprawdę kilku tygodni. Nie chciałbym tutaj podawać dokładnego terminu, bo jeżeli zostanie wykonana warstwa wiążąca i brakująca i warstwa ścieralna po świętach, jeżeli nie będzie żadnych niesprzyjających warunków pogodowych, jeżeli nie będzie przymrozków, opadów i tak dalej, będziemy mogli dokończyć malowania, znakowania poziomego, to ten ruch będzie być może na przełomie kwietnia, maja już puszczony. Także to tak ostrożnie, ale jest taka optymistyczna, myślę, że wizja tego terminu, że zostanie on ruch przywrócony na tym rondzie. To może optymistycznie, ponieważ te czasy są dosyć trudne dla wszystkich. Zakończmy tą rozmowę na przełomie kwietnia i maja. Mamy nadzieję, że będziemy mogli się już poruszać w kierunku wyjazdu na S8, w kierunku Wrocławia, Łodzi i w kierunku Złoczewa. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę w związku z tym wszystkim drogowcom dobrej pogody, żeby jak najszybciej otworzyć ta randa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.